W ostatnim czasie w internecie pojawiła się masa różnych wiralowych filmików z gadżetami ze sklepu Action. No i tak oglądając te filmiki pomyślałem sobie, kurczę, fajne. A że do tej pory w tym sklepie jeszcze nigdy nie byłem, postanowiłem, że dziś rano, tuż przed nagraniami, zrobię w nim naprawdę duże zakupy po to, by nagrać dla was testowanie gadżetów z Action. Na dzisiejszych zakupach rzeczy kupiliśmy naprawdę sporo i to nie tylko na dzisiejszy odcinek, ale również na kolejne. Natomiast za rzeczy, które kupiliśmy na dziś i które czekają w tych siatkach, zapłaciliśmy 501 zł i 45 groszy. Na nasze dzisiejsze zakupy wybrałem się z moją zakupową psiapsi, czyli z rybą. I tu spoiler, już na samym starcie, zaraz po wejściu do sklepu, trafiliśmy na prawdziwe gadżetowe perełki. Poważnie, nie spodziewałem się, że znajdziemy tam aż tak fajne rzeczy i to po stosunkowo niskich cenach, więc obejrzyjcie sobie ten odcinek do samego końca, bo niewykluczone, że któryś z przedmiotów przypadnie wam na tyle do gustu, że sami będziecie chcieli sobie taki sprawić. A jak wam się podobają takie tematy odcinków, to strzelcie tu jak najwięcej łapek w górę i zostawcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by być na bieżąco z kolejnymi. A teraz zaczynamy! A za pierwszy z nich zapłaciliśmy 59,95. Dodatkowo dokupiliśmy do niego takie specjalne arkusze po 18,70 od zestawu. I to naprawdę jest ciekawa rzecz, którą znaleźliśmy już na samym starcie. To urządzenie to laminator. W domu możecie sobie coś fajnego zalaminować, a my ostatnio dostaliśmy dużo fajnych fanartów od widzów. I zamiast trzymać je w teczce, to na przykład możemy oprawić sobie w twardy plastik. Dzięki czemu wszystko, co oprawimy, przetrwa o wiele dłużej i wydaje mi się, że będzie też dość fajnie wyglądać. Zresztą, spróbujmy. Mam nadzieję, że tego nie zniszczę. Za pomocą tego urządzenia można sobie też zalaminować na przykład zdjęcia albo dokumenty, takie jak legitymacja szkolna. Uch, no i teraz będę miał takie urządzenie na własnym stole. Ej, jak na 6 dyszek to wygląda całkiem porządnie, ale jak to działa? Sprawdźmy. Ej, w ogóle w środku też były arkusze. Kozacko. Dobra, włączamy urządzenie, żeby się nagrzało. Jest guzik power i czekamy, aż będzie ready. W trakcie, kiedy urządzenie się nagrzewa, my możemy sobie wyjąć jeden z arkuszy i włożyć do niego nasz rysunek. Kurczę, tak na styk ten A4. Trzeba go równo ułożyć w środku, tak żeby papier nie wystawał poza krawędzie. No grzej się! I kiedy dioda zmieni swój kolor na zielony, to możemy wsuwać nasz arkusz. Ważne, zamkniętą stroną do przodu. Czyli to chyba tędy, mam nadzieję, że dobrze to wkładam. Zaciąga? Ty, zaciąga. Dobra, to ja już puszczam. Jak widzicie, w tym momencie kartka przelatuje na wylot urządzenia i powoli zaczyna wychodzić z tyłu. Wygląda to całkiem obiecująco. Już prawie koniec i uwaga, uwaga! Gotowe! Nasz rysunek został zalaminowany, przez co się nie mnie. Jest o wiele bardziej sztywny i bardziej odporny od chociażby na zalanie wodą. Teraz nawet jeżeli położę na tym kawę, to wystarczy, że go przetrę i nasz rysunek będzie czysty. Ej, stary, to jest genialne! Za 6 dyszek totalnie warto. To jest kozacki gadżet. I fajny dźwięk wydaje. Słuchajcie, w tym sklepie jest przeogromny dział ze słodyczami i to takimi, które w Polsce ciężko dostać albo których nie da się dostać nigdzie indziej. Na przykład z takimi Doritoskami, które kupiłem dla Przema. A dla Przema, bo ja aktualnie trzymam dietkę. Jednak myślę, że tak za 2, może 3 miesiące zrobię sobie malutką przerwę i wtedy moglibyśmy zrobić wielki test przekąsek z Action. Jeżeli chcielibyście zobaczyć coś takiego, napiszcie mi w komentarzach, to wtedy będziemy gotowi. Już teraz zaczniemy zbierać na to rzeczy. Ja totalnie chciałem kupić tam wszystko, serio, tam są takie pyszności. No i właśnie, co do pyszności. Doritosy na ogół wyglądają tak i są to po prostu takie nachoski. Tutaj natomiast mamy je w jakiejś innej, trochę dziwnej formie. Smak barbecue, czyli najlepszy. O, pachną pięknie. Dobra, jednego spróbuję, skuszę się. Wyglądają właśnie tak, a jeżeli chodzi o ich smak, chyba lepsze niż zwykłe nachosy, bo przez to, że są małe, to jest tutaj więcej posypki. Są naprawdę dobre. Trzymaj, Przemo, reszta twoja. I co sądzisz? No, rzeczywiście bardziej intensywny smak. Więcej smaku. Zdecydowanie więcej smaku! A, prawie zapomniałem wspomnieć, paczka ma 115 gram i kosztowała 5,99, podczas gdy normalna paczka Doritosów ma 100 gram, czyli trochę mniej, a kosztuje trochę więcej, bo 6,19. Więc jeżeli myśleliście, że to jest jakieś droższe, to nie, jest nawet tańsze! Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, była odrobinę droższa, jednak nie przesadnie droga i jest to z pewnością gadżet z klasą dla koneserów muzyki, szczególnie takiej klasycznej. I zapłaciliśmy za niego 23 zł, a jest to gramofon, który musimy sobie w jakiś sposób sami poskładać. Nie mam pojęcia, jak to ma działać, bo to jest z drewna, ale strasznie chciałem zobaczyć. No i moi drodzy, w środku czekają na nas takie właśnie puzzle? Jest też instrukcja składania oraz tajemniczy woreczek. Dobra, to złóżmy to na szybko i zobaczmy, ile mi z tym zejdzie, a zaraz po tym przekonamy się, jak to gra. Tak więc, timelapsik.
Okej, skończone! Zajęło mi to dokładnie tyle, tak więc śmiem twierdzić, że jest to gadżet bardziej dla ludzi, którzy słuchają takiej muzyki niż takiej muzyki, a ja słucham właśnie takiej, więc byłem bliski rozwalenia tego, ale na szczęście się udało okiełznać bestię. No i zobaczmy teraz, jak to działa. Uwaga, uwaga, moi drodzy. W ogóle musiałem sobie pomóc klejem, bo trochę mi się rozpadało i wam też to polecam w razie czego. Uwaga, nakręcam, nakręcam i... Skądś znam tą melodię. Ale nie mogę sobie przypomnieć, co to jest. Jeżeli ktoś z was pamięta, możecie napisać w komentarzach, bo wydaje mi się, że jest to coś znanego z muzyki klasycznej faktycznie. Coś mi to mówi. Serio. W każdym razie, następny gadżet. W kwestii muzyki, coś za dokładnie tą samą cenę, czyli 23,49, ale od sztuki, bo kupiłem dwa głośniki Bluetooth, które, jak podaje opakowanie, powinny się ze sobą łączyć i powinniśmy mieć głośniczki w stereo. Ej, głośniki za dwie dychy, które działają w stereo, wyobraźcie sobie, że jedziecie na jakiś wiosenny piknik. Kładziecie sobie na jednej stronie koca, na drugiej stronie koca i macie elegancko muzykę w stereo. No marzenie, pod warunkiem, że działają dobrze i pod warunkiem, że nie będzie problemów z parowaniem, co się często zdarza, więc sprawdźmy to na szybko. Tak będzie Netflix. Oczywiście, że tak. Co do jakości wykonania, to powiem wam, że ten plastik jest naprawdę przyjemny. Wyglądają ładnie. Tutaj mamy port do ładowania, tutaj włącznik. Jeszcze na szybko wypakuję drugi. Ale to opakowanie to jakiś zbrodniarz projektował. I cyk, wypakowane, a w opakowaniu mamy jeszcze coś? Kartonik, a w nim przewód do ładowania oczywiście i instrukcja. No, jest USB-C, ej, patrzcie, nowe USB, no w końcu, bo we wszystkich tanich głośnikach mamy to takie stare, a tutaj mamy to takie nowe. Na opakowaniu jest napisane ready to use, czyli że powinno być chyba od razu naładowane, więc zobaczmy, czy tak jest, włączmy oba, jeden, Dobra, z tym ready to use to ich fantazja poniosła, podłączymy je do powerbanka. Mogłyby być naładowane, no bo kupujesz, jedziesz od razu na wycieczkę i masz naładowane, nie? To by było dużo lepsze. I a propos ładowania, do pełna powinny naładować się w 2,5 godziny. Nie będziemy ich ładować do pełna. A grać powinny aż przez 4 godziny na 70% głośności, czyli w teorii dość głośno. Uuu, ładne, nie wiedziałem, że będzie miał takiego ładnego LEDa. Ej, zmieniają się kolorki. Okej, znalazłem oba. Jeden połączony i drugi. Połączony. Jak na razie poszło gładko. Ustawię je w swoim kierunku, czyli też w kierunku mikroportu i uwaga, 3, 2, 1. Ej, ten nie gra. Miały grać w stereo. A gra jeden. Nie ma jakiegoś przycisku do łączenia. No właśnie, sprawdzę instrukcję. Okej, przemawczę instrukcję. Najpierw musimy połączyć ze sobą głośniki, naciskając ten guzik 3 razy i powinien być dźwięk. Jest! Zaskoczyły, oba ze sobą, chyba. I teraz dopiero łączymy je w telefonie. O, dobra, połączyły się i to chyba oba... Są dwa naraz. Jeden. Drugi. I jeżeli chodzi o poziom głośności, to aktualnie jesteśmy gdzieś na 50%. Podjedźmy do 70%. To jest głośne. Na 70%. I tak mogłyby grać przez 4 godziny. Tak można słuchać chyba na pikniku, nie? Czyli na 4-godzinną wycieczkę teoretycznie powinno wystarczyć. A teraz sprawdźmy pełną moc. Uwaga. Ej, stary, to jest przestrzenne! Jak na głośniki za dwie dychy, dobra, 4 dychy łącznie, to jest dobry zestaw! No, najtańszy JBL ile kosztuje? Najtańszy JBL kosztuje... ze 100 pewnie, a taki JBL Flip 5, z którego korzystam, kosztuje tyle, dokładnie tyle, a to kosztuje 4 dychy i gra naprawdę genialnie, szczególnie za tą cenę. Dobre pytanie. Jak będziemy robili kolejny odcinek z tego sklepu, to kupimy jeszcze 2 i zobaczymy, czy 4 się połączą. To było, ej, to by był sztos, stary. Robisz sobie satelity na każdym kącie koca. Kiedy przechodziliśmy przez dział z zabawkami, moje wewnętrzne dziecko kazało mi kupić 2 pierdoły. Na szczęście tanie, ale otwieranie takich rzeczy zawsze jest ciekawe. Mamy coś takiego za 4,50 i coś takiego za 4,70. Są to takie miniaturowe mystery boxy, jeden z Sonika, drugi z Yu-Gi-Oh! Zobaczmy, co nam padnie w Soniku. Uwaga, uwaga, szanowni państwo, czy będzie to Sonik? Ej, dobra, bo to nie jest figurka. Ja myślałem, że to będzie figurka, to są takie talerzyki. Ej, to jest sztos, miałem coś takiego w dzieciństwie. Talerzyk ładujesz tutaj i patrz na to, widz, uwaga. Wow, ej, to poleciało mocniej niż myślałem. Drugi spróbujmy złapać w slow-mo. I jak daleko zaleci pan Knuckles? Okej, ten poleciał trochę słabiej. Całkiem przyjemne, jak za 4 złote. A co czeka w środku paczki z Yu-Gi-Oh! Czy będzie to tytułowy bohater? Okej...
jest jakaś książeczka i jest też... Co to jest? Są jakieś figurki takie... Co? Czekaj, czekaj. To jest jeden z tych ziomeczków. Ten albo ten. A, i można trafić albo na pomalowane, albo na świecące w nocy, albo na złote, albo na srebrne. My trafiliśmy na złotego, czyli dokładnie na tego ziomka. Nie było to warte 4,50, to poprzednie lepsze było. Takie se, no. Jak zabawki z Kinder Niespodzianki, ale bez Kinder Niespodzianki. W kwestii latających rzeczy w kolejnej siatce mam coś troszeczkę droższego. Za to zapłaciliśmy 58,98 i jest to helikopter zdalnie sterowany. Ja uwielbiam latające zabawki, jestem maniakiem latających zabawek. Pytanie, jak będzie z tą sterowalnością i czy przypadkiem zaraz nie przestanie działać? No ale umówmy się, nie był on za specjalnie drogi. Co do wykonania, jest przeciętne, całkiem okej. Okay. Helikopter dosłownie na 2 minutki podłączymy do ładowania. W międzyczasie wkładamy sobie do pilota 3 małe baterie. Dobra, zobaczmy, czy już się naładował dostatecznie. Włączamy helikopter tu od dołu. Wow, ale jasno zaczęło świecić. Teraz włączamy tutaj. Wow, wow, ej, coś jest na śmigiełku, kawałek taśmy. Odpalę jeszcze nagrywanie na telefonie i uwaga, uwaga, lot testowy numer 1. Wow, 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 wow. Nie wiem, czy zdałbym kiedykolwiek licencję pilota, ale jest na to mała szansa. Jeszcze raz! Próba numer 2. Proszę się ze mnie nie śmiać. Gdybyśmy testowali go na zewnątrz, na pewno poszłoby mi o wiele lepiej. To przez ten wiatr w studio strasznie tu wieje, zauważyłeś? To chyba od klimy. Następny gadżet. Na polu to byś na dachu wylądował. Albym wylądował. To jest genialne, szczególnie jeżeli lubicie robić rzeczy własnoręcznie, a nie było drogie, bo zapłaciliśmy 37,50 i jest to wood burning pen, czyli coś do pisania na ciepło w drewnie. Albo do rysowania, o kurcze. Wiem, co chcę narysować. I mam też drewniane pudełko. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to mamy tutaj coś, co trochę przypomina lutownicę i gdyby zamontować grodo do lutownicy, to całkiem niewykluczone, że też działałoby jak lutownica. Ale tutaj mamy właśnie cały artystyczny zestaw grotów do robienia zdobień. I jeszcze jest takie, żeby sobie... O! Postawić, no i to jest genialne. Który by tu zamontować? Może jakiś najprostszy? Zamontujmy sobie taki klasyczny. Wystarczy tylko, że go wkręcimy. Teraz możemy podłączyć urządzenie do zasilania, tak żeby nam się nagrzało. A w międzyczasie użyję mocy sprytu i narysuję sobie szkic ołówkiem, żeby potem poprawić go na ciepło, żeby wyszło na pewno dobrze. Dajcie mi sekundkę i... Dobra, szkic skończony, potem można bez problemu wymazać go ołówkiem, no i wyszło mi coś takiego. A jak będzie to wyglądało po obrysowaniu tym urządzeniem i czy urządzenie działa? Przekonajmy się. Najpierw zobaczmy, czy działa. Zacznijmy sobie może tu z boku od pazura. O, spróbuję w tą stronę, żebyście widzieli. I... Ej, genialnie! Spójrzcie na to z bliska, ale ładnie pachnie palonym drewnem. Przyjrzyjcie się, mamy bardzo ładnie zrobioną krechę. No to co, lecimy z całością. Dajcie mi sekundę, timelapsik. Okej, no i moje arcydzieło piękne skończone. Jak widzicie, w jednym miejscu popełniłem malutki błąd. Otóż nie zwróciłem uwagi na to, że śrubka, która znajduje się na dole urządzenia, po prostu kiedy robiłem na przykład uśmieszek, to odciskała mi się tu na dole. Zauważyłem to dopiero na końcu, więc jeżeli wy byście z tego korzystali, to na to polecam uważać. Ale ej, spójrzcie z daleka. Ten efekt jest naprawdę fajny, a używałem tylko jednej końcówki. Tutaj można było kombinować, poświęcić więcej czasu, nawet zrobić pewnie jakieś cieniowanie. To jest zarąbiste urządzenie i da się tym zrobić naprawdę fajne rzeczy. Haunter, mój ulubiony Pokémon, bo wy nie wiecie, nie? To jest mój ulubiony Pokémon. Nie słyszałeś, nie mówiłem ci wcześniej, nie? Widzą też, nie wiedzieli. Widać po tych paczkach, co ostatnio wysyłali, że nie wiedzieli, że to mój ulubiony Pokémon. Tym razem coś za to zapłaciliśmy 59,90, ale jeżeli w najbliższym czasie macie zaplanowaną jakąś imprezę u siebie w domu, na przykład urodzinową, albo jakieś przyjęcie, albo po prostu domówkę, to może wam się na serio przydać. No albo jeżeli macie kanał na YouTubie i wymyślicie sobie taki odcinek, że trzeba napompować 100 małych baloników albo jednego ogromnego balona, to też ułatwi wam życie, bo jest to urządzenie do pompowania balonów, które na pudełku wygląda tak, a po wyciągnięciu z pudełka wygląda ono właśnie tak. Dobra, ten plastik jest trochę rozczarowywującej jakości, ale grunt, żeby działało i żeby w miarę szybko pompowało te balony, więc sprawdźmy. Balonów ci u nas dostatek i weźmy sobie na przykład takiego w standardowej wielkości. Czy ja to powinienem za to zaczepić? Może go nie zerwę? Spróbujmy. I uwaga, uwaga, 3, 2, 1. Przemo, dlaczego to się nie... Wow, coś tu chyba nie styk... Aha, bo te dwa guziki trzeba naciskać, to są przyciski. Chyba? A nie, to szyjkę trzeba docisnąć, dobra. O cholera! Ale szybko, stary, widziałeś to? Ej,
Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybkie. Jakbyśmy chcieli zapełnić całe studio balonami, to by zajęło nam chwilę. Stary, czemu my takiego czegoś nie kupiliśmy wcześniej? To pompowanie 100 balonów nawet w 3 osoby było upierdliwe. Lecimy z szybką seryjką na próbę? Dobra, let's go! 10 balonów, ile sekund? Zobaczmy. I czas, start! Wiązanie mi dłużej zajmie niż pompowanie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty był, połowa drogi, szósty, siódmy. Wina balona, ósmy, dziewiąty i najładniejszy na koniec. Dziesiąty balon i... A! Czas stop. Minuta 20. Minuta 20. Na 10 balonów, skuteczność 80%, bo dwa nam pękły, ale urządzenie się nie przegrzało, działa, jest naprawdę mocne i nawet jakby balon miał być jakiś kosmicznie duży, chociaż takiego tutaj akurat nie posiadamy, to też dałoby sobie z nim radę. To jest naprawdę dobry gadżet i żałuję, że nie miałem czegoś takiego wcześniej. Kurde, jak się kręci w głowie, jakbym miał to nadmuchać teraz tak normalnie ustami, to już bym tutaj spływał na krześle. Jak widzieliście, do tej pory mieliśmy rzeczy, które kosztowały maksymalnie 50 zł, ta natomiast jest najdroższa, bo kosztowała aż 129 zł, ale to, co czeka w środku, może nam się przydać i może wam się przydać, bo jest to... Uwaga, uwaga! Dzwonek do drzwi na Wi-Fi z kamerą. I na przykład z tego, co wiem, to w starym budownictwie często palą się dzwonki. Często też po prostu wizjery są jakoś popsute i to może robić i za dzwonek, i za wizjer. Czy nagrywa? Jak to działa? Zobaczmy. Ej, ale serio, jak ryba to znalazł, to pomyślałem... Wow! Totalny geniusz! Musimy to mieć! Miały być same tanie gadżety, ale ten... no... Okej, okay, co do tego, jak jest on zrobiony? Ciężki jest strasznie. Jest też zasilacz... A, właśnie, bo ja się bałem, że to będzie na baterię. Ale jednak jest zasilacz. Jak to działa? Jak to się prowadzi? Okej... Okay. A, to jest przewód do przedłużania! Sprytne! Tu jest do montażu, a sama dzwonko kamera wygląda właśnie tak. No nieźle, w sensie, no bez wstydu można to zawiesić na drzwiach, nie? Aha, bo to można sobie pod kątem jeszcze zawiesić, widzisz? To jest takie, żebyś mógł sobie to, o tak, bardziej do boku dać, nie? Sprytne, sprytne, no nie zawsze frontalnie jest dobrze. Zapewne jest do tego jakaś aplikacja, o proszę bardzo, jest QR kodzik, więc pozwolę sobie ją ściągnąć. Co ciekawe, aplikacja ma dość wysokie oceny, bo na ogół takie aplikacje do urządzeń smart, nie? No one mają tak średnio, bym powiedział. No więc, ale jak ma wysoką ocenę, to jest już dobry prognostyk. Aplikacja zainstalowana, utworzyłem też konto i to, co musimy zrobić teraz, to dodać urządzenie. No a żeby je dodać, to musimy je włączyć, a żeby je włączyć, to musimy zawiesić je na drzwiach. Chodźcie. Musiałem podłączyć i dokręcić śrubkami w tym miejscu przewody do zasilania. Użyjemy również dwustronnej taśmy, bo nie chcemy wiercić w drzwiach. I zawiesimy sobie to mniej więcej tutaj. Powinno być git. Na ten moment ukrywanie przewodu sobie darujemy, bo chcemy to najpierw przetestować, ale możliwe, że docelowo sobie go schowamy. Póki co, podłączmy sobie to w tym miejscu. I proszę bardzo, mamy czerwony indyktor, co oznacza, że nasze zasilanie działa. Podłączyć się udało, ale czy uda się to połączyć? Dodaj urządzenie. O! Coś zapikało, słyszeliście to? W security mamy wideo doorbell. Naciśnij reset na 5 sekund. Gdzie tu jest reset? Okej, w instrukcji jest napisane, że wystarczy, że miga. No to dajmy next. Podaliśmy hasło do naszego Wi-Fi i chcę, żebyśmy zeskanowali jakiś QR code. Dobra, że kamerą, tu mi się pokazał QR code i mam zrobić tak. 15-20 cm od kamerki. Dobra, może przez to, że jest zaklejona, nie wykrywa? To miałoby sens nawet? No tak, ma zaklejone oczko. Ta, teraz powinna widzieć. Jest! Usłyszałem dźwięk. I urządzenie nam się w tej chwili dodaje. Ej, to ma szansę działać. Patrz, kolor się zmienił na niebieski. Proszę bardzo, mamy migotanie na smerfowo. O, już przestało migotać na smerfowo. Czekamy, szukamy. Urządzenie się instaluje. Yes! A, widzę się! O, stary, widzę się! Dobra, uwaga, uwaga. I w tym momencie widzę czemu za drzwiami. Co tam, czemu? Nic. A weź zadzwoń. Czemu? Co? Słyszysz mnie? Tak. Mówię do ciebie przez drzwi. No, słyszę, słyszę. To dobrze. O, mów głośniej. Mówię głośniej coś, tak. To łapię dopiero jak mówisz głośniej, okej. Okay. A, okej. Okay. Jest pan akwizytorem? Proszę? Czy jest pan akwizytorem? Nie, jestem operatorem. A, operatorem? Dobra, operatorem, akwizytorem, jeden pieron. Stój tam pan, bo ja gram teraz w grę. Proszę otworzyć. No czego? Ej, ale jak to szeroko łapie w ogóle? Zwróćcie uwagę, że łapie nas w dwójkę, naraz stoimy w znacznej odległości od siebie. Elo, Benz, gościu! O, jak skorzystał z dzwonka kulturalnie.
Dzień dobry! No dobra, bo go nie ukryliśmy, ale stary, tutaj naprawdę wszystko dobrze widać. Pa! Chodź co zobacz. Ej, nieźle jest, faktycznie. Dindon! Dindon! Tylko nie słychać dzwonka. Czemu nie słychać dzwonka, Przemon? Dobre, nie? No ale dzwonka nie słychać. Wydaje mi się, że na telefonie jak się zminimalizuje apkę, to powinno być słychać. Sprawdźmy to jeszcze. No, spróbuj teraz nacisnąć, zobaczymy, czy mi coś wyskoczy na telefonie. O, jest! Patrz, mam normalnie jak videocalla. I mam też screena zrobionego, kto dzwoni. Czyli to dzwoni, a jak odbiorę to... To wtedy przerzuca mnie z powrotem do aplikacji i widzę rybę. Ej! Ten dzwonek to jest gadżet 100 na 10 i totalnie warty 120 zł. 120 zł za coś takiego, to naprawdę może realnie ułatwić życie może ułatwić. I normalnie takie rzeczy są droższe. A właśnie, jak byliśmy w Action, to wzięliśmy też masę różnych fajnych rzeczy na grilla, bo tam są kolekcje sezonowe, więc dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek z Action wam się podobał i czy chcielibyście zrobić na przykład grillowe gadżety, w sensie zobaczyć grillowe gadżety, żebyśmy my zrobili grillowe gadżety. Wy natomiast możecie zrobić łapki w górę pod tym odcinkiem, bo wtedy będę wiedział, by nagrywać odcinków z Action więcej. Zapraszam na poprzednie i do subskrybowania kanału, żeby widzieć kolejne. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Din don! Cześć!